Znajdziesz szefa, który powie dosyć się do osobowiska. Tak, osobowiska. Polska język, trudny język. Gdzie jest ten ktoś, co chciał się dostać do tego obozowiska? Gdzieś tam musi być, nie? Chyba przed Findem. A spoko. Nie pamiętam. Ty nie pamiętasz, co robiłeś przed 5 sekund temu. No właśnie. No co? Tropikalny dud. Interesting. Bacha jest. Niech mi tylko tutaj kurde zadzwoni, to ja nie wiem co jej zrobię. Jezu, taka ona jest niepoważna. Oj, ale on jest naprawdę taki głupi, że on nie umie korzystać z windy? On się boi. Serio? Mhm. To jest co? Zepchnę go i zacząć, żeby nie się dalej była. Nie wygląda na to, że brakuje czego? Jakieś sekundy do dania. Czekaj. Co o moim koniu? Co o moim koniu? Co, obraził ci konia? Pierdol się mego konia, bo jak ci przypierdolę z kopyta, to ci oczy widzą dupą. To chyba jednak nie chcę wiedzieć. Że się dziwię, że ja mu kurde pomagam. No co powiedział? Wiesz co? Ja biorę ten towar, a ty sobie tu zostaniesz, może wracać do domu, do widzenia. A co powiedział? Obraził mojego konia. Uważał, że jest to gruby. Bez jeśli winda jest zużyta. Przeze mnie, przez ciężar mojego konia i mnie. W tym momencie poczułam się obrażona, bo obraził mojego konia. Poważna. No co, nazwał, czyli ty sam powiedział, że on jest gruby. I wiesz co? Na że mnie nazwał grubą, a nie konia, no dobra. I wiesz co? Niech on sobie tam zostanie. Ma pecha, kościół. Teraz się kurde muszę pewnie do niego cofać. Najchętniej to mu zdzieliła i zepchnęła z tej windy, no ale dobra. Thermal rage. Tak, a woda mi się skończyła. Więc będę się wyrage'owywać słownie. Taka sytuacja. No chodź tu Nobie, gdzie ty jesteś? Jezu, co Maria? Wiem, że wydajesz takie dźwięki, gdy chrapiesz, ale nie musisz nam tego udowadniać. Nie chrapię. Chyba, że mam katar, to wtedy chrapię. Bo oddycham przez usta. Dziękuję. Tak, won mi do... Tak, nie pomogę ci. Nie, won do tej srebrnej polany i znik w ogóle, won mi z oczu. Czuję się zaszczycona, jesteś na filmiku, dziękuję. Po prostu won mi sprzed oczu, won do tej polany. Nie chcę cię znać, kurde, weź wypieprzaj. O, mam taką złą czapkę. Ale ja nie wiem, co mam zrobić. Co ja mam zrobić? Wiesz co? Nie wiem. I on się boi tej kupi windy i co ja mam zrobić, kurde? Nie pamiętam już tego. Nie wiem, chyba jeszcze tego nie ma na YouTube u mnie. Jak chcesz, to możesz poszukać. Aha. Nie, dobra. Dobra, już rozumiem. Dobra. O! Co to jest? Kasztel lodowy.
Ej, czekajcie, ja naprawdę nie doczytałam. Ach, dobra. Koniu, co ty robisz? Nie, spadam! Zapomniałam, że trzeba skoczyć. Hop, sasa. Teraz uwaga, bo extreme ścieżka. Bo się lód stentyguje. A cicho, bo nie. Ej, cicho, nie. Ej, pod kucą lód się nie tentyguje. Haha, lamy. To było takie kawaii. O, jakoda. Po drodze znajduję wiele ciekawych rzeczy. Zaraz pitnę. Też cię kocham. Uff. Proszę i zejdź mi z oczu. Jezu, gdzie jadę? Jestem normalna. Stój! Czyli do jutra. Dobra. Teraz idę coś tam... Soku... Soku mi nalej. Pamiętasz? Tak. Brata ognistego. Gdzie? He? Który teraz? Może ty, chodź. Powiedz mi, nagrywasz, no nie nagrywasz, bo nie wiem. No, nagrywam, ale... Aha. Bo tak już się, bo tak już w ogóle zapomniałam, kurde, nagrywasz, nie nagrywasz, bo nie wiem. Nie! Przepaść od... Fuck, nie to. A ja już myślałam, że kurde, przepaść, kurde. To cała popiół. Się zintyguje. To teraz do kartesów. Tere, param, param, pararam. Trochę było wrzeszczenie, ale się udało. Trochę. Trochę. No to. Gówno jedno, zrokasz dalej. Kasztan! Jezu! Więc mam dwa kasztany, jeden kłaczek i jedną jagódkę. A ja mam jedną perłę i jednego kłaczka. Gdzie ty znalazłeś tą perłę? Nie wiem. Gdzie się znajduje? Nie wiem, ja ją znalazłam. Gdzie ją znalazłam? No to tam będę w okolicy szukać, ale powiedz tylko gdzie. Boże, wiem, że jedną znalazłam przy tej. Mhm, mówiąc prostej tej. Wiem, dobra. Ja znalazłam przy tym początkowym domku tam. Tym, co się Aha, naprawiało spoko. Silnik windy. No, spoko. Nigdy więcej nie przyjeżdżam tu na kucu. Później zapomnisz i... Dobra, znów jesteśmy na kucykach. Zależy nie. Jos. Zabiłam się o kamień. Serio? Skoczyłam na kamień, nie bólt czerwone. Kasztan! No, co ty robisz? Ja umiję go! Mam trzy kasztanki. I nagle będzie kłaczek. Masz się do kasztanów. Potem, o, kolejny kasztan. Nie. A ja się pokuję, nie umiem szyć. Co mam? Wszystko, ja pewnie. A jak nie, to mam.
Wiesz, chodzi mi o etuję na technikę. No, i tak się już cała pokleiła. Ubolewajmy nad dziełem Sandry. Czego ty tu chcesz na tym fiordzie? Nie, nie odzywam się do ludzi posiadających fiordy. Jagódka, biały kłaczek, kasztan lodowy. Jeżeli macie fiordy, to mi wąt przed oczu. Nie mam białego kłaczka, to co ja jeszcze mam? O, kasztanki. Okej. Okay. Reputation. 1650 na 3000 Lubiana. Wejdź mi z tego konia, bo ci tak wybitne, że ci oczy wyjdą przez usta. A gdzie można kupić te konie? Fiordy. Tam, a nie gdzie indziej. I widzicie co? I widzicie to? Widzicie to? Słyszycie? I weźcie się dogadać z takim człowiekiem. No. Czekaj, bo ja... Nie. Won mi do Moblet. Tararararara. PNP, PNP. P. Pozytywne nastawienie psychiczne. PNP. To chyba się mnie nie dotyczy. Ja dojdę. Czyli będziemy łapać tą burzę, którą co chwilę słyszę? Jaką burzę? No, kojarzysz, jak ja cały czas mówiłam ci, że słyszę te puf, puf, jak burza, nie? No, no to mam teraz czaić się na pioruny. Czy jednak to była burza? Chyba, nie wiem. Hihi. Ui. Puf. Puf. Wygląda jak poprzednio, no ale dobra, dobra. Jestem już na moście. Funny. Jak myślałam. Puff. Jezus, nie ten przycisk kliknęłam. Jakim Igorem? Gdzie ten Igor? O, nie lubię gościa. Czy trochę lubię, trochę nie. Boję się go. Boję się go. Czekaj. Kurde, mam jeszcze iść po niego? Zapukać? Czy gdzieś on wyszedł, czy co? No, musisz tam iść, gdzieś tam. Gdzie? Do środka? No. O kurde. Te konia swojego tu zostawię, najlepiej poza zasięgiem jego wzroku. Dobry wybór. Jeszcze dalej mówię? Trzeba. To wiesz co, jeszcze dalej go odstawię? Najlepiej kurde poza dom. Za dom. Poza dom? Tutaj go zostawię, najlepiej będzie. Się będzie. Czytaj po drugiej stronie. Mostu. Dobra, biegiem do niego. Znajdź się, chyba go nie lubię. I będę musiała mu pomagać jak temu przy windzie. Znaczy, ogólnie misja mi się podoba, ale samego charakteru nie lubię, bo jest z nim coś, co mnie obrzyca i sama zobaczysz, co nie tędy znowu pomyliłam tej drogi. Konio Baliz? Jezus Mario! Zawał? Oddychaj, oddychaj, ale nie na mnie, ale oddychaj! Nie mówisz nie na mnie! Jezus Maria, dostałam zawału. Została zawołana jak ta wisząca dziewczyna. Która będzie na początku tego odcinka. Wiesz, że się zaśmiesz, że mnie wystraszył, to...
Ja mu dam, kurde, i mu z liścia pieps, i mu z drugiego liścia pieps. My koń to hardcore! Koniecznie dobra, daj się, no. Nie ufam ci. Nie ufam ci siebie. Co myślisz, że jestem taka naiwna? Mylisz się, kurde. Kto jest? Ed. Wiesz co, szkoda, że tu nie ma, nie było na przykład takiej emocji, że za to, co powiedział, jeb mu mordę w jaja, brzuch i na ziemię. I 20 pompek. Jest wybiórka! Co jest? Jarasz się jak... Ej, miej wyjebana, będzie ci dane. Ja już przestałam tego szukać i znalazłam. Widzisz moje motto? Tak, jestem pewna! Nie, nie jesteś pewna. Zamknij się. Jestem pewna. Chyba tąd. Dobra. Muszę teraz z tym zbiorem, co mi przyprawił o zawał serca, porozmawiać. Niestety nie chcę. Już go nie lubię. Niech się nie każe go lubić. Też go nie lubię. Ale misje są fajne. No hello, z mojego konia tara nie zrobisz. Naprawdę muszę tak blisko do niego podchodzić. O, dobra. Wszyscy kochają ciasta i hot dogi. No nie wygląda. Ej, on ma zeza. Teraz się tak skapnęłam, że ma zeza. Dla ciebie moje pierwsze pytanie. Raz jest koniec ziemski przez Makigora. Pewnie po niej zwymiotuje przez okno, jak zwymiotuje, to na pewno nie masz tej pracy. Ej, hello, szef kuchni powinien być wyposażony, tak? Co? No w te całe składniki. Ciepłe psy, to znaczy hot dogi. To mnie rozbawiło. No, też mi się rozbawiło. Ciepłe psy, to znaczy hot dogi, a ja... On zawsze się śmieje, on jest dziwny. Choroba psychiczna. Tyle lat przedziedział w kuchni, że mu zaczął odbijać. Ej, Bartek, Zoś! Ty piękna, duża piękność, nie? To ja sobie pomyślałam. Jeśli jeszcze tkniesz moją Onyx, to tak ci przypierdolę, że... Nie, jak ja to mówiłam? Trzeba było to zapisać. Daj lajka. Tak. Chciałabym, że ci flaki wypruję. Co jest? Aha. Wiecie co? Ja boję się nagrywać tego z kamerką. Naprawdę się boję. Ej, to moja mna. Dawaj. Ktoś taka zachłanna, taka. Nie, jutro mi pokażę. Ej, właśnie, na którą jutro jedziesz do szkoły? Ja? No. No, nadzieję to, nie? Ej, to przyjdź po mnie. Uuuu.
Tylko. Myślałam, że mówisz do mnie. Groziłaś mi tym, że mi się widzenie przestało. No, zamieni nie to się zamieni się widzenie, to jeszcze kurde podpalę, naleję. Poleję go alkoholem i podpalę. Benzyną, albo nie! Moja, benzyną! No i tak coś. Spróbuj tylko potknąć Onyx, a tak ci to nie bierze, podpalę cię wcześniej polewając alkoholem. Co? Dobra, nie zjem Onyx Princess. Chyba. Moja groźba nieskuteczna? No to zaraz idę wykonać ją. Tylko potrzebuję alkoholu i spalniczki. Tak sadystyczność Karmel zachwyca, wiem. Dobre! No. Przynieś mu inny instrument niż pójdzie to po jego myśli. Tak, to jest perfekcyjne. Ta misja jest epicka. Potrzebujesz dowody, że potrafię zająć się finansami? Ekonomicznym geniuszem, jasne. Nie jestem twoją przyjaciółką, debilu. Nie wiem, gdzie masz ten dyplom, ale załóżmy, że ci nie wierzę. O tej, którą zamówiłam Sibaya. Co? Zamówiła baterię Sibaya. Zrozumiałam z Ebaya. No bo właśnie zamienili E na C. Nie ma tutaj nigdzie jego certyfikatu. Okłamał mnie. Co ja mam tu zrobić? Znalazłeś długopis. Pióro. I co ja mam tu robić? Kucie. Podpórka do 100 w sypialni? Nie wiem, co właśnie zrobiłam. Ale okej. Woń mi od mojego kucyka, bo tak cię pieprzy na nim, że wyleci przez okno. I co wybryziłam? Manuele bierze kucyka w ręce i jebu z nim, jak kurde kijem baseballowym. Proszę cię bardzo. Jeden litr mleka, 5000 szylingów? Tylko 100 000 szylingów, Jorwik, o mój Boże. Ja to zrobiłam? Co? Ten chłop to ekonomiczny geniusz? What the fuck? Mówiłam ci, że te misje będą epickie. Dobrze, że mi życzysz powodzenia. Nie już na nas pomogło, masz wiarda. Nie, zrobiłam facepalm o biurko i teraz mnie czoło boli. Nie mówię o tobie. Zamknij się. Wiesz co, Ed? Wiesz co? Dzisiaj też powinnam kiedyś pieprznąć. Pieprznąć? Musiałam powiedzieć, ale wiesz, bo wtedy to już by było trochę za dużo przekleństw. Zgniłe jajka. Perfekto. Pewnie pachnie jak siarka. Kurde, gdzie ja biegnę? O, mój koń jest troszkę niezadowolony. No, musi ze mną wytrzymać. Co my tutaj dalej mamy? O, jaki fajny dźwięk. Co my coś mamy? Mamy mydło. Jakieś stare chyba. Bila. No, miał być Bella, ale okej. Okay. Talk, nie wiem co to jest.
Z tego. Proszę, nie mówcie mi, że to będzie tam. Proszę, nie mówcie mi, że to będzie tam. Mi się nie chce tam chodzić. No, dobra. Brakuje mi jednego... Brakuje mi jednego czegoś, a nie wiem czego. Dobra. Brakuje mi jednego czegoś, a nie wiem czego. No naprawdę. Ale dobra, pójdę z tym już do niego. Jestem ciekawa, co zrobi. Aha, miałam iść po instrument, ale nie wiem, gdzie mam iść. Gdzie mam iść? Pokieruj mnie. Masz problemy. Sprawdź na YouTube. Skapnęłam się, że ten odcinek już jest. Co? Możesz sprawdzić na YouTube, bo już ten odcinek się skapnęłam, że jest. Ja też miałam no, Ja się pytam ciebie, gdzie jest gitara. Też nie wiem. Znalazłaś ją. Znalazłam, ale była tak schowana, że nie pamiętam. Gdzie? Gdzieś mi łapka mignęła. Gdzieś mi mignęła łapka. Mam cię! Jezu, nie tu jadę. Mam cię, jesteś w sowku. No, to nie jest gitara. Zamiast gitary. Dobra. Leci. Let's fight, bitch. A sobie włączę dźwięki otoczenia. Tak na pół. O, słuchaj tego, jak on zagra, to będzie epickie po prostu. Ma się bać moje naszęte suchu? Nie, nie musisz się bać. Kłamczysz mnie. Ja czuję, że mnie kłamczysz. Czuję, że nie. Wiesz gdzie? Bo ja nie. Oni już to widzieli. Tym bardziej ci nie wierzę. Napiszcie w kamerze, może mi wierzy. Nie, nie, nic nie piszcie. Napiszcie w kamerze, a to zamknij się. Zamknij się. A wy nic nie piszcie. Jezu, jaki on ma głos. Prędzej zwymiotuję, ale okej. Jagoda! Co? Nie do ciebie. Ja mam to zjeść? Jezu, ja się boję jego głosu. To nie jest gitara. Co to w ogóle jest? O, brawo. Patrz! Ej, dobra, traci. No, nikt nie gra. Proszę o złym roku wcześniej. Dość progresywny jazz. Teraz się boję, uwaga. Ten jego śmiech. Jedynka uwaga na kanale do dyrektora. Co się stało? Nie podobało ci się? Nie. Chwilka do mycie. Ciekawe czy on to zmiotuje. To było epickie. No szybciej tu. Dziękuję. Co tu robi Onyx? Wolno od niego, szybko. Stój, powiedziałam stój. Co ty zrobiłaś? Ty spała? Ma. Tak właśnie mi się wydawało.
się stało? Ja nie wierzę w ludzkość, powinnam ich wszystkich tutaj wybić. Podobało mu się? Podobało mu się powiedzieć? Tak. Powinna tutaj wszystkich wybić co do joty. Nie, nie zabiorę go. Dobrze. Tak, nie wziąłem go. Fuck yeah. Chociaż pierwszy raz Emanuele powiedziała nie. Jestem z niej bardzo mega dumna. Naprawdę. Jestem z niej dumna. Dobrze, fajnie wiedzieć. A ty co robisz tak, by the way? Szukam czegoś na pielęgniarkę. I kieruję się zasadą PNP. Aha. I się boję jego śmiechu. No, czyli nareszcie na coś nam się przyda helikopter? No, tak jakby. Wiesz co, Igor? Weź spadnij z klifu kiedyś, co? Spadnie do zimnej wody, może być? Tak. I zamarznie, i utopi się, i będzie... Dobrze, nie będę psuć ci marzeń. Zamknij się. No już nic nie robię. Zamknij się. Gdzie idziesz, gdzie idziesz? To nie jest epicki humor, to jest żałosny humor. No, proszę, przejrzyj na oczy, ty debilu. Nie widzę, nie widzę, nie widzę, nie widzę, nie widzę tutaj żadnego fiorda. Fiorda, ale nie mam reputation. A reputację gdzie trzeba mieć? No, kolterców. No, to spoko. A jaką? Podziwiana, popularna. Myli mi się, więc nie wiem, chyba popularna. Popularna, tak. Te. Co czynisz, mój kociak? Już się boję. Boję się w sumie, kto to, nie wiem, jest Franka. No, on jest fajny. Fajniejszy niż Igor? Aha. No, to pasuje. No, to pasuje. Jeśli będę mogła nim straszyć Igora, to jeszcze bardziej mi pasuje. No, złaś. Jeśli zrobi się agresywny i nadgwałtowny, mam dać łódko kurczaka, spoko. Jezus Maria! Gdzie? Ej, Frankenstein! Ej, ale fajny! Ma fajny głos. A może jest po prostu głodny? Proszę cię bardzo. Dobra, już wiem, ej, powiedz mi, kto normalny trzeba w magazynie Frankensteina? Ed. Nie, a nie normalny. To nie. Ej, masz iść za mną, a nie przede mną. Ej, właśnie. Ej, kurde, konia zostawiłam, czekaj no. No czekaj, no. No pięknie się rozglądasz, no. No już idę, no. Nie myślałam. Ej, jaki on jest słodziutki. No już idę, no idź. No ale tędy, ej. Mówiłam? Pamiętasz, że go prowadziłam i na niego wrzeszczałam? Chłopie, stoję przed tobą i ty mnie jeszcze nie widzisz? Serio? Are you fucking kidding me? Czy musisz krótko koło ciebie? Od kiedy nazywam się procent player, procent? Od teraz. No chyba.
Znaczy ci teraz znowu się odwróci i... Kurwa... Frankę, weź mnie! Ej, ja stoję, nie wiem, czekaj, obliczę. Metr przed nim, ten mnie nie widzi. Ja go zaraz pieprznę. Nie tędy, głupku. Nie tędy. Dobrze, dobrze, prosto, dobrze. Dobrze, mamusia jest z ciebie bardzo dumna. Dobrze. Prosto. Tak. Gdzie? Nie, tu, tu, tu. Prosto. Prosto. Spokojnie, nie stresuj się. No. I mnie nie denerwuj więcej. Ja się cieszę, że ja kamerki nie mam. Ej, wyglądasz super. Schudłeś? Kurde, taką minę teraz, kurde, strzeliłam, że się tak cieszę, że ja, kurde, kamerki nie mam. No właśnie, szkoda. Ja ta, to, kurde, to było coś takiego, że patrz, szeroko otwarte oczy, szeroko rozwarte buzia, takie... Ja mam z nim jeszcze gadać, czy ja go w ogóle zrozumiem, czy on w ogóle mnie zrozumie? Ej, to jestem ciekawa, jak on będzie prowadzić. Jeśli zabiję po drodze Igora, to bardzo się cieszę. Ej, i teraz Ed, co powiedział? Frank, Frank, tyle. Te mi są popieprzone. Wróć jutro. So. Eup, where are you? Bateria, zrozumiałam bakterię. Szlauf, bateria. Zrozumiałam bakteria. Nie, bakteria. Puf! W sumie ja już swoje zadania skończyłam, więc... Au. Nie, wszystko bez windy. Nie mam co robić, kobieto. Gdzie jest bateria? Bakteria. Tu jest bateria. Dobra, bateria. Tak, by the way, ile nagrywamy już? Nie wiem. Teraz powinno chwalić. Jest 21. Nagrywam dwie godziny, kobieto. Nie, co ja robię? Chyba. Teraz kabel windy, tak? Kabel windy. Podzielisz to na jakieś części, czy co? No nie wiem. I trzeba czekać do jutra. Dobra. So. A co z tą amnezją? Rzeknij mi. Nic. Co z tą amnezją? Nic. Dobra. Nie nagrywamy jej? So. Nie, bo mnie działa. Weź się ty... Czekaj, a weź się ty... Gdzie ty jesteś? Ja do Kaltersów. To weź potem jedź do Wale dalej i tam się pożegnamy. Dobra, na chwilę obecną robię cięcie, bo nie ma nic ciekawego w robieniu Reputation, nie? No i fajnie. No, więc to zobacz. Później, nie w psa, nie w psa, nie w psa. Aha, dzięki, Karnol. Komentarz na wszystko. Wyrażę więcej niż 1000 słów. Dokładnie. Dobra, Karnol, żegnamy się. No raczej nie inaczej, w końcu. No, tak. To my się żegnamy na dzisiaj, zobaczymy się jutro, tak? Komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę. Mile widziane. Pozdrawiamy was. Nie karni tak stukiny. No. Trzeba by myśleć własny. No ja wczoraj... Yo. Dobra, nieważne.